Felix Burdecki, rakietą na Merkury. Pod koniec XX stulecia zorganizowana została wyprawa na planetę Merkury, składająca się z trzech członków: astronoma Jerzego Kaniewskiego i inżynierów Zbigniewa Umanka i Andrzeja Boryńskiego. Według dokonanych poprzednio obliczeń, rakieta, wewnętrzną, której śmiali członkowie wyprawy udają się w podróż międzyplanetarną, po 105 dniach wylądować ma na Merkurym. Pobyt na tej planecie ma trwać 277 dni. W chwili, kiedy rozpoczyna się nasze opowiadanie, rakieta przebyła większą część szlaku międzyplanetarnego i zbliża się do tajemniczej planety. Tajemnicze światła. 95. dnia podróży z aureoli słońca wyłoniła się jasna gwiazda. Był to Merkury, cel wyprawy Kaniewskiego, Boryńskiego i Umanka. Z każdą godziną blask Merkurego wyraźnie wzrastał i już w kilka dni później międzyplanetarni wędrowcy, nawet bez użycia lunety, odróżnić mogli kontury oświetlonego promieniem Słońca sierpa planety. Jeszcze na Ziemi uradzili członkowie wyprawy, że wylądują na pograniczu stale oświetlonej oraz stale ciemnej części planety. Z badań i obserwacji astronomów wiadomym im było bowiem, że Merkury stale zwrócony jest ku Słońcu tą samą stroną swej powierzchni. W okolicach, nad którymi Słońce stale utrzymuje się ponad merkurowym horyzontem, w pobliżu Zenitu temperatura dochodzi do plus 400 stopni Celsjusza. W zamian za to na odwróconej od Słońca połowie planety planować musi dotkliwe zimno. Mniej niż minus 100 stopni zanotowałyby w tych wiecznie ciemnych okolicach termometry. Wybór obszarów granicznych między oświetloną a nieoświetloną stroną planety był więc konieczny, gdyż jedynie tam można było spodziewać się znośnych, dobytowania ziemian warunków klimatycznych. Oby tylko atmosfera była dostatecznie gęsta i zdatna do oddychania. Moglibyśmy wówczas swobodnie opuścić nasz statek międzyplanetarny i pospacerować sobie po obcym globie, zauważył w przededniu lądowania Andrzej Boryński. Postanowiono przed lądowaniem okrążyć kilkakrotnie planetę, aby przyjrzeć się bliżej jej powierzchni. Astronomowie znali już dobrze z obserwacji za pomocą lunet skierowaną ku słońcu połowę Merkurego, to znaczy znali o tyle, że potrafili sporządzić mapę tej planety. Strona pogrążona w wiecznej ciemności oczywiście była zupełnie nieznana, to też trzej pasażerowie rakiety postanowili przede wszystkim przyjrzeć się z bliska tej części Merkurego. Merkury zawisł obok nich jako olbrzymia tarcza, na której można było odróżnić mnóstwo szczegółów. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem patrzyli na obce ciało niebieskie. Spójrzcie na mapę, odezwał się astronom. Znajdujemy się teraz ponad okolicą zwaną przez uczonych Solitudo Cryopori. Tam na południu ta jasna plama to ląd Hesperis. Przed nami znajduje się rozległy obszar Faetonitas. Polecimy nad tym krajem za pół godziny. Co też oznaczać mogą te jasne i ciemne kontury powierzchni Merkurego, zastanawiał się umanek. W tym celu jedziemy na Merkury, aby się wreszcie przekonać, co oznaczają wymyślone przez uczonych łacińsko-greckie nazwy. Dotychczas ta cała mapa jest jeszcze wielkim znakiem zapytania. Naszym zadaniem jest rozwiązać tajemnicę tego globu. – Co się dzieje? – wykrzyknął nagle Boryński. – Spójrzcie, wszystkie kontury tracą nagle swoją wyrazistość i jakby przysłonięte zostają jakimś żółtawym welonem. – Rzeczywiście, cała niemal tarcza Merkurego, która jeszcze przed chwilą zdradzała wszystkie tajemnice rozmieszczenia krain, przybrała wygląd jednostajnej, szarawo-żółtawej powierzchni. – To bardzo częsty objaw na powierzchni Merkurego – wyjaśniał Kaniewski. Pod wpływem silnego parowania ciał wskutek wysokiej temperatury w atmosferze tej planety, unoszą się tak przynajmniej, przypuszczają astronomowie, olbrzymie ilości piasku. Gorące prądy powietrza pędzą te chmury z zawrotną prędkością. W krótkim czasie prawie wszystkie kontury znikają pod powłoką piaskowego huraganu. Musimy trzymać się z lądowaniem aż do chwili, kiedy znikną żółtowe plamy, oznaki huraganu na merkurowym globie. Przecież zanurzeni w chmurze piasku nie moglibyśmy się wcale orientować. Półtora godziny upłynęło od tej rozmowy, a nad powierzchnią Merkurego nadal utrzymywała się żółtawa powłoka chmur pyłu. Rakieta sunęła teraz ku ciemnej półkuli planety. Umanek stanął przy regulatorze ciepła. Ponieważ rakieta w ciągu godziny i kilku minut lecieć miała w cieniu Merkurego, trzeba było korzystać ze sztucznego ogrzewania, aby nie cierpieć pod wpływem dotkliwego zimna. Sierp oświetlanej części merkurego zdawał się coraz węższy, obok statku rakietowego wyrosła olbrzymia, ciemna tarcza planety. Przyjaciele spoglądali z uwagą na czarną powierzchnię nieznanego globu. Po kilku minutach słońce przecięło linię merkurowej tarczy i znikło. W rakiecie zapanowały ciemności. Nie zapalimy światła, rzekł Kaniewski. Oczy nasze przyzwyczają się do ciemności i będziemy mogli lepiej odróżnić szczegóły ciemnej strony planety. Po stu pięciu dniach podróży po raz pierwszy znów zaszło dla nas słońce, odezwał się Boryński. Spójrzcie, jaki świetlany pierścień otacza ciemną tarczę Merkurego. Ta atmosfera jego tak świeci odbitym światłem słonecznym. A mnie się wydaje, zauważył umanek, wydaje się, że widzę wyraźne jasne punkty na tle czarnej powierzchni. O tak, całkiem wyraźnie, przypominają błędne ogniki, świecące na ziemi ponad bajorami. Rzeczywiście, potwierdziła stron, to jest niesłychanie ciekawe zjawisko, ledwie są stąd widoczne. Ale my przecież znajdujemy się w odległości blisko dwóch i tysiąca kilometrów od powierzchni Merkurego. Muszą to być niebyle jakieś źródła świecenia, skoro jeszcze na taką odległość są widoczne. Kilka milionów świec natężenia świetlnego, co najmniej. Spójrzmy na te światła przez naszą lunetę może stwierdzimy coś ciekawego. Od widać wyraźnie jasną kolistą powierzchnię, odcinającą się od ciemnego tła, jednak szczegóły trudno dostrzec, zauważył umanek. Nasz teleskop powiększa 400 razy, zamyślił się Kaniewski. Tak z wielkim przybliżeniem obliczając, wynika, że jasne płomyki pochodzą od oświetlonych pól o średnicy około 300 do 400 metrów. Chwilowo narysujmy sobie dokładnie rozmieszczenie tych płomyków. Zobaczmy, czy za drugim okrążeniem znajdziemy je w tym samym miejscu. Umanek i Kaniewski na rysunkowych bloczkach notowali sobie położenie zaobserwowanych tajemniczych świateł. Boryński tylko nie usłuchał wezwania astronoma i chciwie spoglądał na czarną tarczę planety, przesuwającą się pod pędzącą przez przestworza rakietą. W chwili, kiedy rakieta po kolejnym locie nad oświetloną częścią Merkurego szykowała się znowu do zanurzenia się w stożku cieniowym Merkurego, z żółtawej mgły zaczęły się wyraźnie wyłaniać kontury ciemnej plany solitudo Lcaonis. Powinniśmy się teraz zabrać do lądowania! odezwał się Boryński. Nie mamy ani chwili do stracenia. Te huragany są bardzo częstym zjawiskiem. Powinniśmy wykorzystać dobrą pogodę. Astronom nic nie powiedział. Uważnie patrzył na mapę Merkurego i od czasu do czasu kreślił coś i obliczał na swym bloczku. Wreszcie się odezwał. Lądować musimy pod wiatr. To zmniejszy niebezpieczeństwo katastrofy, ponieważ według wszelkiego prawdopodobieństwa na Merkurym panują stale wiatry skierowane od środka tarczy oświetlonej ku jej krawędzi, więc uwzględniwszy kierunek lotu rakiety, wypada nam opaść w stolicy solitu do Kripuri i Hesperis. Jednak już poza obszarem mapy, po nieoświetlonej stronie planety. Najlepiej, gdyby się nam udało osiąść niedaleko od którejś z jasnych plam. To będzie całkiem możliwe, zauważył umanek. Od w sąsiedztwie oświetlonej części Merkurego znajduje się pas bardzo gęsto rozmieszczonych świateł. W samym środku ciemnej tarczy zauważyłem tylko jedną samotnie świecącą plamę. A więc okrążymy jeszcze półtora raza planetę, stale obniżając lot, i po drodze spiralnej dotrzemy na powierzchnię Merkurego. Proszę zająć miejsca w fotelach. Tym razem ja kieruję. Przyjaciele rozmieścili się po miękkich siedzeniach i przywiązali się do nich rzemieniami. Już po chwili Kaniewski zmienił kierunek rakiety w ten sposób, że poruszała się odtąd z otworami motoru skierowanymi naprzód. Działało to nie przyspieszająco, lecz hamująco na ruch statku przestrzennego. W następnej minucie astronom włączył na kilka sekund motor rakietowy. Wystarczyło to, aby dać przewagę sile przyciągania planety. Rakieta poruszała się jeszcze w cieniu planety. Po godzinie po raz trzeci przyleciała nad jasną połową Merkurego. Teraz jednak przyjaciele zauważyli, że z każdą minutą wzrastały rozmiary tarczy planetarnej. Już chyba zbliżyliśmy się na odległość zaledwie tysiąca kilometrów zauważył Boryński. Za kilkanaście minut dostaniemy się w atmosferę tego świata stwierdził zamiast odpowiedzi Kaniewski. Kiedy znaleźli się znów nad solitudą Kaonis i po raz ostatni zanurzyli się w cieniu Merkurego, astronom zauważył – znajdujemy się teraz już na wysokości 100 kilometrów ponad powierzchnią naszej nowej Ziemi. Według wszelkiego prawdopodobieństwa rakieta porusza się już przez najwyższe warstwy atmosfery. Wysuwam skrzydła samolotowe na zewnątrz rakiety, byśmy lotem ślizgowym powoli zsunęli się na ten mały glob planetarny. Kaniewski nacisnął na którąś stuzina otaczających go dźwigni. Cicho w zawiasach zatrzeszczały metalowe ramiona. Po chwili trójka pasażerów usłyszała przeciągły, jednostajny szum gwizd. Słyszycie? odezwał się astronom. To merkurowe powietrze uderza o skrzydła rakiety szybowca. Swoją drogą diablo nieprzyjemnie człowiek się czuje w tych ciemnościach, nawet trudno oszacować jako tako dokładnie wysokość, na jakiej się znajdujemy. Halo, halo! krzyknął w tej chwili Boryński. Przelatujemy właśnie nad jedną z tych tajemniczych jasnych plam. Uwaga, już! minęliśmy. Ledwo można było coś dostrzec. Słuchajcie, odezwał się umanek. Ja miałem całkiem wrażenie, że jasna plama znajduje się znacznie niżej od swego otoczenia. To wyglądało tak, jakby potwornej wielkości krater czynnego wulkanu napełniony gorącą lawą. Ja odniosłem to samo wrażenie zawołał Kaniewski. Dajcie mi jednak teraz spokój z obserwacjami szczegółów. Już wy się tym zajmijcie. Ja muszę teraz całą uwagę skupić na tym, abyśmy sobie karku nie skręcili przy lądowaniu. Cicho, sza! Samolot statek międzyplanetarny coraz bardziej obniżał swój lot, a równocześnie kierowany wyprawą ręką astronoma zbliżał się do okolicy Hesperis. Przed naszymi bohaterami zabłysła oświetlona promieniami słońca, mieniąca się barwami tęczy, linia widnokręgu. W tej samej chwili w szarawym świetle zorzy ukazały się kontury równej powierzchni, zaledwie kilka metrów od kadłuba statku. Zaledwie dwie, 3 sekundy później potworny wstrząs zachwiał rakietą. Rakieta przechyliła się nieco w bok, a jej zderzaki zaryły się głęboko w ziemię. Rakieta spoczęła na merkurowym globie. Niegościnny glob. A co dalej? Odezwał się po chwili umanek, uważnie lustrował okolicę, a równocześnie z przejęciem rozcierał sobie rozbity przed chwilą łokieć. No, wylądowaliśmy względnie szczęśliwie, rzekł Jurek Kaniewski. Mam nadzieję, że rakieta nie została nigdzie poważnie uszkodzona. Stwierdź no, Andrzeju, jaką temperaturę wskazuje termometr zewnętrzny i jakie ciśnienie. Jeśli łaska, zobacz też, co wskazuje tlenomierz. Trzeba będzie przekonać się, czy w ogóle możemy opuścić rakietę bez pancerza ochronnego. Czy tu mamy czym oddychać? Swoją drogą, czy mi się tak tylko zdaje, czy też naprawdę rakieta się chwieje? Co też może oznaczać ten ciągły szum? A może mi tylko w uszach tak szumi. Ja to samo czuję, żalił się umanek. Zbiera mi się na mdłości. Rakieta naprawdę się kołysze. Widocznie wicher z wielką siłą uderza o ściany naszego statku, stąd to kołysanie i stąd też ten szum. 502, przepraszam, 512 metrów słup kartęci odczytywał Boryński na barometrze wskazującym zewnętrzne ciśnienie. Ho, ho, to całkiem nieźle, ucieszył się astronom. To mniej więcej takie samo ciśnienie jak u nas na szczytach tatrzańskich. Z łatwością je wytrzymamy. Temperatura, ciągnął dalej Boryński, temperatura równa się plus 34 stopnie Celsjusza. Troszkę ciepło, ale można wytrzymać. Teraz popatrz jeszcze, co nam wskazuje tlenomierz. Ile mamy tlenu na Merkurym? Cieszymy się i radujemy. Jest! Około 25-30% atmosfery składa się z tlenu. Całkiem dla nas wystarczy. Ano, miejmy nadzieję, że nie ma w atmosferze składników dla nas trujących, a wtedy będziemy mogli sobie pogratulować. Tylko ta wichura będzie nam się na pewno dawała wyznaki. Trzeba będzie dobrze zakotwiczyć rakietę, przecież ona jest gwarancją naszego powrotu na Ziemię. A teraz chłopcy, wydostańmy się na zewnątrz. Nieco inaczej wyobrażałem sobie nasze przybycie na Merkury. Nikt nas tu nie wita, wszędzie wokoło pustka, nędza, ponura pustynia skalna, żalił się żartobliwie umanek. No, 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 za wcześnie jeszcze na żale, uspokajał Kaniewski, przecież nie zapowiedzieliśmy naszej wizyty. Za dużo wymagasz od być może wcale nieistniejących mieszkańców Merkurego. Boryński zajmował się tymczasem otwieraniem wejścia. Musiał się porządnie namocować z zamknięciem, które widocznie pod wpływem wstrząsu w czasie lądowania nieco się zdeformowało i zacięło. Jednak po kilku minutach szamotania drzwi się rozwarły. Przyjaciele ostrożnie i z nieufnością opuszczali rakietę, wdychając podejrzliwie nieznane powietrze. Wówczas właśnie o nie zaszedł nieszczęśliwy wypadek. Boryński, który pierwszy wychylił się poza po rakiety, od razu porwany został tak silnym podmuchem wiatru, że na chwilę stracił równowagę i byłby runął z wysokości 3 metrów, gdyby nie pomoc astronoma, który w ostatnim momencie zdołał uchwycić go za kurtkę. Holà, nie tak prędko! Jeszcze przed odjazdem zdążymy wyjść z rakiety! zawołał Kaniewski. Będziemy musieli porządnie zakotwiczyć rakietę. Ten wietrzyk wiosenny mógłby nam ją pewnego dnia zdmuchnąć i roztrzaskać o skały. Przyjaciele zgromadzili się u podnóża rakiety. Dookoła nich roztaczał się ponury krajobraz pozbawionego wszelkiej roślinności świata. W rozrzedzonym lecz gorącym powietrzu majaczyły gdzieś w dali jakieś olbrzymie bryły o przedziwnej regularności kształtów. Ja proponuję, zauważył Boryński, abyśmy raźno zabrali się do pracy i przede wszystkim zabezpieczyli rakietę. Przy kadłubie rakiety znajdowały się odpowiednie haki, na które można było nakładać grube liny stalowe. Niemało trudności mieli nasi bohaterowie z przyczepieniem lin do merkurowego terenu. Wprawdzie wicher ustawicznie pruszył, drobnym ziarnistym pyłem w oczy, uszy i do nosa i ust przyjaciół, wszędzie wszelako grunt był skalisty, a jedynie przy lewym boku aparatu znajdowało się płytkie zagłębienie, wypełnione czarniawą glebą. Ostatecznie zabezpieczono rakietę sześcioma na dziesięć centymetrów grubymi linami, których końce umocowano w odkrytych z trudem szczelinach skalnego gruntu. Ktoś będzie jednak musiał pozostać przy rakiecie zauważył Umanek, kiedy skończyli tę pracę. Będziemy się musieli komunikować drogą radiową. Po krótkiej naradzie postanowiono, że jako pierwsi wybiorą się w podróż odkrywczą Boryński i Umanek. Astronom zgodził się pozostać w rakiecie. Do jego użytku pozostawiono stację radiową, nadawczą, aby mógł w każdej chwili donieść swym przyjaciołom o ewentualnie grożącym jemu i rakiecie niebezpieczeństwie. Andrzej niósł na plecach małą stację odbiorczą. A wróćcie niedługo poprosił Jurek Kaniewski, żegnając się z kolegami. Coś mi się wydaje, że niebawem znów rozpęta się nad nami straszny huragan piaskowy. Czy zwróciliście uwagę na kolor zorzy nad widnokręgiem? Owszem, owszem, potwierdził umanek. Początkowo przeważała purpura, a teraz wyraźnie dominują żółte odcienie. Ja sądzę, że to oznacza nadejście nowego orkanu. Spieszcie się więc. Astronom, pozostawszy sam w rakiecie, zabrał się do dokładnego określania położenia geograficznego, a właściwie merkurograficznego miejsca lądowania. Był jeszcze pogrążony w obliczeniach, kiedy do uszu jego doszło głuche buczenie. Spojrzał przerażony przez okno. Gęste tumany pyłu unosiły się w powietrzu i zasłoniły całkowicie pole widzenia, tylko poprzednia część kadłuba rakiety wyłaniała się jako ciemny kontur na tle żółtawej odchłani. Co się dzieje teraz z Andrzejem i z Byszkiem? Zastanawiał się Kaniewski. Jeśli nie zdążyli się gdzieś schronić, na pewno zginęli. Huragan szalał. Raz po raz masy pyłu i piasku uderzały zagęszczoną falą w kadłub rakiety, który odpowiadał na to ponurym jękiem swych naprężonych metalowych żeber. W pewnej chwili Jurek usłyszał głośny trzask i zarazem potem uderzenie, jakby młotem, w ścianę rakiety. Niespokojnym spojrzeniem starał się odkryć przyczynę tego huku. Wstrzymał oddech z przerażenia. Jeden z sześciu stalowych łańcuchów został przerwany i stał się igraszką huraganu. Już tylko pięć lin trzyma rakietę. Szepnął cicho, bezkrwistymi z przerażenia wargami. Cóż będzie, jeśli nie wytrzymają potwornej siły orkanu? Mózg kaniewskiego pracował gorączkowo. Trzeba było koniecznie naprawić pękniętą linę. Jak tego jednak dokonać? Wydostać się na zewnątrz rakiety znaczyło to oddać się na pastwę huraganu. Takiemu śmiałkowi groziła prawie, że pewna śmierć. A jednak, tu szło nie tylko o własne życie. Zniszczenie rakiety skazałoby na powolną śmierć również jego towarzyszy. Zdecydował się prędko. Do nóg przywiązał sobie duże ciężary ołowiane, głowę osłonił pancernym kloszem nurkowym i zaopatrzywszy się w olbrzymią kłódkę, którą miał zastąpić pęknięty łącznie łańcucha, zabrał się do otwierania drzwi. Wszelako huragan z taką siłą przyciskał drzwi do ramy otworu, że dopiero za pomocą łomu udało się astronomowi otworzyć drogę na zewnątrz. Z przejmującym skowytem orkan wcisnął się do wnętrza rakiety i zasypał je falą pyłu i piasku. Z przejmującym skowytem orkan wcisnął się do wnętrza rakiety i zasypał ją falą pyłu i piasku. Rozpoczęło się szamotanie z rozszalałym żywiołem. Rakieta przytrzymywana pięcioma tylko linami chwiała się na wszystkie strony jak okręt na falach wzburzonego oceanu. Kaniewski ujął mocno przymocowany do rakiety koniec zerwanej liny. Zdobywając z trudem każdy centymetr przestrzeni, powoli posuwał się naprzód. Kiedy stanął na ziemi, starał się uchwycić drugi koniec liny spoczywający na skalnym gruncie. Prosty ten na pozór manewr wielokrotnie się nie udawał. Trzeba bowiem było naciągnąć nieco linę, aby zerwane końce zbliżyć do siebie i połączyć kłódką. Przy każdej próbie huragan wyrywał z ręki jeden z końców lub powalał jurkę na ziemię. Trzeba będzie przywołać do pomocy Andrzeja i myślał z rozpaczą. Czuł, że siły go opuszczają i że za chwilę huragan porwie go i roztrzaska na najbliższym złomie skalnym. Ostatnim nadludzkim wysiłkiem przycisnął do piersi i ujął w dłonie zerwane końce. Połączył je kłódką, która natychmiast automatycznie się zamknęła. Nareszcie! pomyślał z ulgą i zawisł na chwilę bezwładnie na naprawionej linie. Powieki miał nabrzmiałe od pyłu, a w płucach odczuwał dotkliwe kłucia ziarenek piasku, które dostawały się tam poprzez usta i nos. W tym momencie huragan zawył potwornie i zanim Kaniewski zdążył mocno uczepić się liny, zerwał mu z głowy hełm nurkowy. Jego samego zaś z brutalną siłą cisnął na sterczący w pobliżu samotny zrąb. Andrzeju, Zbyszku! Wyrwało się jeszcze z ust Jurka. Zanim orkan się rozszalał, dwaj inżynierowie dotarli już do owych dziwnych pagórków, których regularny kształt wzbudzał ich zainteresowanie. Gdybyśmy się znajdowali na ziemi, sądziłbym, że mamy przed sobą jakieś przestarzałe wały forteczne zauważył Boryński. Szli przez kilka minut w milczeniu. Od czasu do czasu umanek schylał się i podnosił jakiś kamyczek, którego barwa go zainteresowała. Kiedy znaleźli się w odległości zaledwie 300 metrów od owych przestarzałych wałów fortecznych, zwrócili prawie jednocześnie uwagę na donośny szum, przypominający hałas pracujących maszyn, lecz natężeniem przewyższający odgłos ustawicznie świszczącego wiatru. To są takie odgłosy, które przypominają basowe granie turbogeneratorów elektrycznych wytwarzających prąd zauważył zdumiony Boryński. Przyspieszyli kroku i niebawem znaleźli się na końcu gigantycznego zespołu wysokich gmachów, urządzeń, których sztuczne pochodzenie jako dzieł rozumnych stworzeń nie mogło ulegać żadnej wątpliwości. Były to dziwne, wysokie na kilkadziesiąt metrów urządzenia, podobne nieco do dawnych głośników radiowych lub gramofonowych. Tylko, że otwory olbrzymich lejów ustawionych w niekończących się szeregach i skierowanych w stronę oświetlonej części Merkurego posiadały czworokątny przekrój o boku długości mniej więcej 40 metrów. Otwory te zasłonięte były siatkami ustawionymi nieco ukośnie, po płaszczyźnie których ciągle zsypywał się piasek niesiony wiatrem. — Jakież to dziwne urządzenie — wykrzyknął Umanek. — Podejrzewam, że mamy przed sobą gigantyczne maszyny wiatrowe — zauważył Boryński. Wiatr zbiera się wewnątrz tych lejów i zapewne wprawia w ruch łopaty turbinowe, które z kolei pędzą dynamo maszyny wytwarzające prąd elektryczny. Te siatki służą widocznie do ochrony całego urządzenia przed zapiaszczeniem, naliczyli 12 szeregów maszyn. Każdy rząd ciągnął się aż do widnokręgu i składał się z niezliczonej ilości oddzielnych lejów. Jeśli łaska proszę wejść, odezwał się w tej chwili Zbyszek umarek. Stał nad prostokątnym otworem, którego klapa zamknięta była na zwykłą zasuwę. W ciemnym otworze zauważyli zamiast schodów łagodnie pochyloną równinę. Trzeba będzie się chyba położyć na tej równi, aby dostać się do tych merkurowych podziemi, powiedział Boryński, zabierając się do zejścia. Zaledwie stopy jego dotknęły równi pochyłej, kiedy tajemniczy tunel oświetlony został jasnym światłem. W suficie tunelu zauważyli długą, przezroczystą rurę, która wyrzucała z siebie snopy tęczowych barw. Nie zdążyli jeszcze ochłonąć ze zdziwienia, kiedy w momencie, gdy również umanek znalazł się w tunelu, z trzaskiem zamknął się otwór. Siekr! zaklął Boryński. Jesteśmy teraz uwięzieni. Umanek rzucił się z powrotem ku klapie otworowej i starał się ją otworzyć. Próżne jednak były jego wysiłki. Pod wpływem uderzeń drzwi ani drgnęły. No, nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć naprzód. Mam nadzieję, że inteligentne stworzenia, które wybudowały te zadziwiające urządzenia, wreszcie zechcą się nam przedstawić. Teraz dopiero zwrócili uwagę na huk, jaki wypełniał tunel. W odległości kilku metrów tunel kończył się wejściem do innego jakiegoś pomieszczenia. Kiedy stanęli w przejściu, ogarnęło ich nieopisane zdumienie. Ujrzeli przed sobą olbrzymią halę pełną pracujących maszyn. Ależ to zupełnie nasze prądnice, dynamo maszyny, wykrzyknął Boryński. Ileż ich tu jest? Jeśli to są prądnice, to powiedz mi, co się dzieje z prądem tu wytwarzanym? Przecież u nas na ziemi chyba wszystkie elektrownie razem nie wytwarzają tyle energii. Halo, już? Już odkryłem tajemnicę mieszkańców Merkurego, krzyczał Boryński podniecony. Oni żyją dosłownie wiatrem. Siłę wiatru zmieniają tu na prąd elektryczny, który im następnie służy do wszelakich celów. Żyją tam po ciemnej, zimnej stronie planety, w podziemnych miastach, mieszkaniach, a osiedla swe ogrzewają i oświetlają za pomocą wytwarzanego tu prądu. Kiedy okrążaliśmy merkurowy glob, widzieliśmy światła ich podziemnych miast. Wiesz, że Ty możesz mieć rację? Na pewno mam rację. Któż by przypuszczał, że znajdziemy na Merkurym istoty, które potrafiły te nadzwyczaj niekorzystne dla życia warunki bytu przystosować do swoich potrzeb? Wiatr, który oni wykorzystują, powstaje dzięki szalonym różnicom temperatury po obu stronach planety. Słuchaj, tyle mówisz o tych tajemniczych istotach, a my przecież jeszcze ani jednej z nich nie widzieliśmy. Do odjazka tu pracują same maszyny, jakby w odpowiedzi na ten wykrzyknik umanka spoza jednego ze słupów wysunęła się dziwna postać. Mniej więcej metrowej wysokości przypominała klosz, zaopatrzony z dołu w dobrą setkę kłębiących się nóg węży. Z bloków wzdłuż ścian klosza opadały długie ramiona, zakończone w bardzo podobne do ludzkich dłonie. Na górnej części klosza widniał duży otwór, być może otwór... Ustny tej istoty. Poniżej tego otworu Klosz posiadał cztery błyszczące wypukłości prawdopodobnie oczy tego stworzenia. Inżynierowie mimo cofnęli się o krok wstecz. Obca istota jednak niczym nie zdradzała chęci zaatakowania przyjaciół stała spokojnie przed nimi i widocznie bardzo uważnie przyglądała się im. W tej samej chwili dynamo maszyny wyraźnie powiększyły prędkość obrotów, a poprzez sufit przemknął huk masy pyłu i piasku. Rzutowanych na siatki olbrzymich lejów powietrznych. Nad nimi rozszalał się orkan. Radio istoty. Na odgłos huraganu tajemnicza istota odwróciła się i skierowała do znajdującego się w pobliżu małego taburetu. Przyjaciele zauważyli, jak przesuwała na białej tablicy jakieś dźwignie. To najzwyczajniejsza tablica rozdzielcza, zauważył Boryński. Nasz nowy znajomy reguluje widocznie podział energii elektrycznej. Tam na górze znów szaleje orkan. Oby się Jurkowi nic złego nie stało. Zastanawiam się nad tym, odezwał się szeptem umanek: czy ta istota należy do ssaków, czy w ogóle jest kręgowcem? A może to jakiś płas zgoła albo gad? Chciałbym ją chętnie zbadać, tylko nie wiem, jak się do tego zabrać. Przede wszystkim powinieneś jej się sam przedstawić, zażartował Borycki. Gad, Sak, lub Płas zwrócił się tymczasem ponownie do nich. Ku swemu wielkiemu zdziwieniu zauważyli teraz, jak obok domniemanego otworu ustnego dziwnej istoty wysunęły się dwa długie, wąskie, ustawicznie drgające pręty. Co on robi? zdziwił się umanek. Alo, co to ma znaczyć? odezwał się w tej chwili Boryński. Z aparatu radiowego wyraźnie słyszę jakieś tony. Boryński przysunął ucho do słuchawki swego odbiornika i wsłuchiwał się z uwagą. Chyba nie dostałem pomieszania zmysłów, rzekł po chwili. Najwyraźniej słyszę tony nieznanego jakiegoś instrumentu. To nie mogą być sygnały od jurka. Posłuchaj, ty, Zbyszku. Zbyszek zbliżył się i począł również wsłuchiwać się w odgłosy radioaparatu. I na jego twarzy odmalował się teraz wyraz najwyższego zdumienia. Słowo daję, człowiek czuje się tutaj jak w krainie czarów. Nie mogę sobie wyjaśnić, co się stało z odbiornikiem. Mieszkaniec Merkurego stał tymczasem spokojnie obok i poruszał tylko miarowo swymi drgającymi mackami. Boryński przyglądał mu się przez chwilę uważnie i nagle zawołał, widocznie, mocno podniecony. Słuchaj, słuchaj, Zbyszku, to on! To ona znaczy się, to ta podejrzana istota wytwarza swoimi prętami antenami fale radiowe. Po prostu nie chce się wierzyć. Mam wrażenie, że tu na Merkurym nie znają ani głosu, ani słuchu. Mówią, to znaczy porozumiewają się ze sobą za pomocą fal radiowych. Słyszysz tę muzykę? On do nas przemawia. My niestety nic z tego nie możemy zrozumieć. Gdybyśmy mieli pod ręką aparat nadawczy Jurka, może dałby się obmyślić jakiś sposób porozumiewania. Musimy tę radioistotę koniecznie zabrać ze sobą do naszej rakiety. Przyjaciele dawali znaki ręką. Radioistota widocznie nie rozumiała sensu tych gestów, nie poruszyła się bowiem ani o krok naprzód. Natomiast po chwili dała wyraźnie znak, aby przyjaciele poszli jej śladem. Boryński i umanek początkowo wahali się, w końcu jednak zdecydowali się zgodzić na tę gestami długich rąk zakomunikowaną propozycję. Z miejsca, na którym się znajdowali, nie było widać końca hali maszyn. Ciągnęła się gdzieś w nieskończoność, najwidoczniej równolegle pod długim łańcuchem lejów wiatrowych. Natomiast szerokość hali nie była wielka. Radioistota poprowadziła ich właśnie w poprzek hali do znajdującej się w pobliżu małej sali. Ściany jej zajęte były regularnymi wykresami geometrycznymi. Na środku jednej ze ścian zauważyli dziwny układ licznych kół połączonych liniami prostymi. Pod każdym kołem znajdowało się coś w rodzaju przezroczystej rury, na tle której w pewnym miejscu zarysowywała się wyraźna plama świecąca. Przecież to jest mapa odpowiadająca najdokładniej naszym rysunkom świetlnych plam, widzianych po ciemnej stronie Merkurego, zauważył ze zdumieniem Umanek. Każde kółko odpowiada jednej z jasnych plam. Co mają jednak oznaczać te rury poniżej każdej plamy? Tego nie potrafię sobie wytłumaczyć. Zauważ, że w tych rurach znajduje się i jakieś światełko, odezwał się teraz Boryński. Jestem przekonany. Że położenie tego światełka w każdej rurze oznacza ilość energii elektrycznej przesłanej w danej chwili do odpowiedniego kółka na mapie, czyli do jednego z miast mieszkańców Merkurego. Spójrz jednak na naszą radiostację. Coś nam chce widocznie wyjaśnić. Rzeczywiście, radioistota stała przy drugiej ścianie, na której narysowane były różnej wielkości kręgi, a przy każdym kręgu znajdował się jakiś tajemniczy znak. Ręką wskazuje na mapę, zauważył umanek. Przecież to jest mapa naszego układu słonecznego, a owe okręgi wyobrażają orbity planet, krzyknął uradowany Boryński, zadowolony, że wreszcie odkrył coś znajomego. Radiostacja wskazywała orbitę Merkurego. Andrzej podszedł do mapy i w odpowiedzi wskazał na orbitę Ziemi, a następnie palcem zatoczył duży łuk łączący orbitę Ziemi z orbitą Merkurego. Chciał w ten sposób dać do zrozumienia, że przybyli z Ziemi. Mieszkaniec Merkurego uważnie przyglądał się ruchom Andrzeja, a następnie przystąpił do innej mapy, w której przyjaciele poznali od razu kontury okolic Merkurego, znajdujących się w sąsiedztwie oświetlonej strony tej planety. Bez trudu Andrzej znalazł okolicę Hesperis. Radioistota zbliżyła się do owej mapy i wskazała ręką jeden punkt niedaleko od Hesperis. Przyjaciele zauważyli zarys długiej, kropkowanej linii. Ręka mieszkańca Merkurego spoczęła na końcu tej linii. Widocznie wskazuje nam miejsce, w którym się znajdujemy, zauważył umanek. Ty w odpowiedzi wskaż, gdzie znajduje się nasza rakieta. Boryński spojrzał uważnie na mapę i wskazał miejsce, gdzie jego zdaniem nastąpiło lądowanie. Zbyszku, zawołał następnie, ty masz przy sobie fotografię naszej rakiety i nas trzech. Pokaż. Od razu radioistota zorientuje się w naszej sytuacji. Był to świetny pomysł. Mieszkaniec Merkurego zdradzał nadzwyczajne zainteresowanie fotografiami. Przyglądał im się bardzo uważnie i z widocznym zdziwieniem badał między palcami giętki materiał papieru. Przyjaciele, wskazując na rakietę, a następnie na miejsce na mapie, dawali do zrozumienia, że chcą pokazać, gdzie obecnie znajduje się ich międzyplanetarny wóz. W ten sposób udało się nawiązać pierwszy kontakt z mieszkańcami obcego świata. Tymczasem orkan. Przestał szaleć. Radioistota ponownie uregulowała bieg swych maszyn, a potem, ku zadowoleniu przyjaciół, skierowała się do wyjścia. Okazało się jednak, że nie wyszli od razu na zewnątrz. Radioistota poprowadziła ich do małego gabineciku, którego drzwi automatycznie się zamykały. Po chwili odczuli wyraźnie, że gabinet się porusza. Trwało to zaledwie minutę. Gabinet, kolejka podziemna stanęła. Uprzejmy przewodnik otworzył drzwiczki. Znaleźli się w wąskim korytarzu oświetlonym takim samym dziwnym światłem, jakie widzieli poprzednio w tunelu wiodącym do hali maszyn. Za chwilę już opuszczali podziemia Merkurego. Ku wielkiemu swemu zdumieniu w odległości zaledwie piętnastu metrów zobaczyli kadłub rakiety. Jakież jednak było ich przerażenie, gdy ujrzeli bezwładne ciało astronoma, nieprzytomnie leżącego w odległości kilku kroków od rakietowego wozu. Strzaskane prawie ramię przyjaciela przedstawiało bezkształtną, krwistą masę, a z czoła i skroni wąskimi pasemkami sączyła się krew. – Co poczniemy? Jak my go uratujemy? – biadał umanek. – Musimy go przede wszystkim zanieść w bezpieczne miejsce. Tu, w tej atmosferze pyłu i piasku, nie może pozostać ani chwili – oświadczył energicznie Andrzej, starając się przy pomocy umanka unieść przyjaciela. – Zaniesiemy go do rakiety, tam zrobimy opatrunek. Byli tak zajęci nieszczęściem Kaniewskiego, że nie zauważyli, jak w tym samym czasie ich nowy znajomy zawrócił do podziemi, a po chwili powrócił w towarzystwie dziesięciu współmieszkańców Merkurego. Dźwigali właśnie jurka, gdy otoczono ich ze wszystkich stron. Zanim zorientowali się w sytuacji, odebrano im rannego przyjaciela i łagodnie złożono na pewnego rodzaju noszach. Nie możemy od niego odstąpić, zauważył umanek. Nie wiadomo, jakie te istoty mają zamiary. Co postanowią uczynić z Jurkiem, zeszli ponownie do podziemi. Tym razem radioistota poprowadziła ich jednak do innego tunelu, kończącego się w większej podziemnej hali. Znajdował się tam szereg znanych już Boryńskiemu i Umarkowi zamkniętych wozów podmerkurowej kolejki elektrycznej. Zajęli w towarzystwie radioistoty oraz czterech innych mieszkańców Merkurego miejsca w jednym z tych wozów. Tym razem podróż ich trwała dłużej, co najmniej godzinę. Wszelkie obawy, jakie odczuwali wobec swych gospodarzy, okazały się całkiem bezpodstawne. Już w czasie tej podmerkurowej jazdy cztery współtowarzysze radioistoty, widocznie z zawodu lekarze, zajęli się bardzo sumiennie nieprzytomnym astronomem. Strzaskane ramię zostało z wielką umiejętnością nastawione i obandażowane jakimś nieznanym, metalicznie błyszczącym materiałem. Również głowa została zaopatrzona w podobny bandaż. Następnie zastosowany został jakiś dziwny aparat, który najwidoczniej do ciała Kaniewskiego nie pasował. Przyjaciele z kształtu tego przyrządu domyślili się, że służy on do umieszczenia go ponad otworem ustnym mieszkańców Merkurego, na wypadek gdyby masy pyłu i piasku w czasie orkanu dostały się do organów oddechowych. Był to więc pewnego rodzaju przyrząd służący równocześnie do sztucznego oddychania, jak i do usunięcia ziarenek piasku z wnętrza organizmu. Już w kilka minut po zastosowaniu owego przyrządu oddechowego Kaniewski powoli otworzył oczy i znużonym wzrokiem powiódł po obecnych. Obecnością niezwykłych postaci Merkurian był widocznie zdziwiony, kiedy jednak ujrzał Zbyszka, dookoła ust jego zarysował się słaby uśmiech. Trwało to zaledwie kilka sekund, po czym zamknął ponownie oczy i zasnął głęboko. No, będzie żył, na pewno, odezwał się z ulgą Boryński. Mamy to do zawdzięczenia naszym miłym gospodarzom. Po godzinnej blisko jeździe kolejka podmerkurowa zatrzymała się. Drzwi wozu zostały otwarte, a w następnej chwili podróżnicy nasi znaleźli się w wielkiej hali jasno oświetlonej promieniami, przenikającymi poprzez przezroczyste ściany. Był to widocznie dworzec jakiegoś miasta Merkurian. Co chwilę przybywały i odjeżdżały małe wózki elektrycznych kolejek, a gromady radioistot snuły się po peronach wielkiej hali dworcowej. Kiedy opuścili dworzec, ujrzeli niesamowity widok. W odległości mniej więcej 100 metrów wyrósł przed nimi wysoki na kilkadziesiąt metrów płomienny mur. Nie mieli czasu zastanowić się nad tym, z czego składa się ten promieniujący światło i ciepło wału. Otaczający widać dużym kręgiem wnętrze placu przynajmniej półkilometrowej średnicy. Na obwodzie tego placu znajdowały się widocznie w skale wykute kilkudziesięciopiętrowe gmachy podziemne Merkurian, korzystające ze światła i ciepła niezwykłego centralnego ogrzewania na środku placu. Boryński podniósł głowę w górę. Przypuszczenie jego się sprawdziło: górna krawędź płomiennego muru odcinała się wyraźnie od ciemnego tła nieba. Znajdowali się we wnętrzu jednego z owych domniemanych kraterów dostrzeżonych w czasie przelotu rakiety. Pod czułą opieką swych przyjaciół oraz uczonych Merkurian Kaniewski prędko powracał do zdrowia. Czas pobytu na Merkurym szybko schodził gościom z ziemskiego globu. Inżynierowie skonstruowali specjalne aparaciki radiowe, nadawczo-odbiorcze, za pomocą których po kilkudziesięciu dniach uciążliwych prób i sumiennej nauki udało się im nie tylko zrozumieć Merkurian, ale nawet mówić ich melodyjnym językiem radiowym. W czasie konstruowania owej aparatury radiowej zdarzył się dość dziwny wypadek: Boryński stosował dla próby rozmaitej długości fale elektromagnetyczne. Przy tych doświadczeniach była stale obecna radioistota, która w swoim czasie odkryła ich i która odtąd spełniała zadanie pośrednika między światem Merkurego a gośćmi z Ziemi. Eksperymentując z falami długości ponad 500 metrów, zauważył, że radioistota traci przytomność. Zapada w stan całkowitego znieruchomienia, jakby chwilowego paraliżu. Później radioistota dała do zrozumienia, że życzy sobie, aby tego rodzaju doświadczeń zaniechano. Przyjaciele wyciągnęli stąd wniosek, że widocznie długie fale radiowe działają paraliżująco na organizm Merkurian. Z chwilą, gdy aparaty były gotowe, można było swobodnie porozumiewać się z radioistotami, wyrażać swe życzenia, wymieniać poglądy, zwiedzać Merkurowy świat i gromadzić niezmiernie bogate materiały spostrzeżeń i ciekawych odkryć. W pierwszym okresie pobytu na Merkurym ludzi z Ziemi interesowało przede wszystkim zagadnienie pokarmu merkuryan. Z tą sprawą łączył się problem fauny i flory Merkurowej. Przebywając stale w podziemnych miastach radioistot, przyjaciele ani razu nie spostrzegli innych tworów prócz samych panów tego małego świata planetarnego. Kiedy wreszcie zdołali sformułować odpowiednie pytanie w tej sprawie, zaprowadzono ich do ogromnej hali przypominającej nieco halę maszyn. W suficie tej hali tkwiły długie przewody rur. Rury te zakończone były zwisającymi pionowo na dół tysiącznymi otworami, które można było zamykać i otwierać. Prawie przy każdym otworze stał Merkurianin, który wlewał sobie do otworu ustnego spływające z rurociągu pożywienie. Umanek zabrał małą próbkę tego pożywienia i stwierdził, że zawiera ono węglowodany fosfor, w ogóle te same mniej więcej składniki, które również i ludziom służą jako pokarm. Dowiedzieli się następnie, że ten pokarm wytwarza się sztucznie, przy czym odpowiednie kuchnie, fabryki znajdują się już w podziemiach oświetlonej stale promieniami słońca strony Merkurego. Kiedy umarek starał się dowiedzieć, z jakich roślin czy też zwierząt wyrabia się pożywienie, napotkał na poważną trudność. Merkurjanie nie mogli zrozumieć, o co mu chodzi. Okazało się bowiem, że pokarm sporządza się tam z surowców nieorganicznych, innymi słowami ze skał merkurowych. Obecnie bowiem na Merkurym nie ma już śladu ani świata roślinnego, ani zwierzęcego. Jedynymi przedstawicielami życia na Merkurym są radioistoty. Dopiero później, w czasie pobytu w mieście uczonych znajdującym się w samym środku naświetlonej części Merkurego, przyjaciele dowiedzieli się, że w dawnych, bardzo dawnych czasach, kiedy jeszcze Merkury obracał się prędzej dookoła swej osi, był on siedliskiem bardzo bogatej flory i fauny. Pogorszenie się warunków klimatycznych na Merkurym sprawiło, że wszystkie twory żywe powoli wymarły. Pozostały jedynie radioistoty, które dzięki swej wyjątkowej mądrości potrafiły przystosować się do zmienionych warunków bytu. Swoją drogą dość często zdarzało się, że przyjaciele nie mogli w żaden sposób wytłumaczyć pewnych rzeczy i pojęć Merkurianom. Pewnego razu Boryński usiłował dowiedzieć się, jak zorganizowane jest życie społeczne i państwowe na Merkurym. Pytał się więc, czy istnieje jakiś król, wódz albo też jakaś rada ministrów rządząca na Merkur. Żadna z radioistot nie wiedziała, co ma znaczyć to pytanie. Maszyny wykonują na Merkurym wszelką pracę, nawet do nadzoru maszyn służą przeważnie maszyny i całkiem automatycznie naprawiają wszelkie powstałe uszkodzenia. Wyzwoleni z konieczności ciężkiej pracy Merkurianie obywają się bez jakiejkolwiek formy rządzenia. Kiedy zbliżał się czas powrotu na ziemię, nasza trójka podróżników udała się na miejsce postoju rakiety, by przygotować ją do powrotnego lotu. Ku swemu wielkiemu zdumieniu ujrzeli najpierw ogromną halę w hali na pięknym cokole spoczywała rakieta. Pięknie nas urządzili, zawołał na wpół żartobliwie Kaniewski. Z naszej rakiety zrobili pomnik, czy sądzą, że już nie mamy zamiaru powrócić na ziemię, Boryński wyraził swe zdumienie towarzyszącym im radioistotom. Okazało się, że ich życzenie powrotu na Ziemię wywołało wśród Merkurian ogólne zakłopotanie i niezadowolenie. Dano im do zrozumienia, że pragnieniem wszystkich radioistot jest, aby pozostali na Merkurowym globie jako żywe świadectwo życia na innej planecie. Oczywiście nikt z członków wyprawy nie chciał się zgodzić na pozostanie na Merkurym. Już choćby tylko z tego powodu, że sztuczny pokarm Merkurian nie bardzo odpowiadał żołądkom ziemskich istot, a zebrane w rakiecie zapasy żywności groziły wyczerpaniem. Wobec zdecydowanej postawy Merkurian sytuacja stawała się z dnia na dzień groźniejsza. Rakietę trzeba było odpowiednio ułożyć i przygotować do startu, a przede wszystkim wyciągnąć poza halę muzealną. Nie wiem doprawdy, jak sobie damy radę, zauważył umanek. Moglibyśmy sobie siłą utorować drogę do powrotu. Wzięliśmy ze sobą broń palną, której Merkurianie nie znają. Być może. Nie, oświadczył twardo Kaniewski. Nie, tego nie wolno nam uczynić. Mieszkańcy Merkurego odnoszą się do nas z całkowitym zaufaniem. Nie, stanowczo nie, nie wolno nam zabijać. A więc cóż należy czynić? zawołał Umanek. Pozostaje nam tylko jedna możliwość, zauważył poważnie Boryński. Fala 500-metrowa. Aby nie wzbudzić podejrzeń, tylko Boryński odtąd pozostawał przy rakiecie, zajęty niby doświadczeniami. Kaniewski i Umanek w dalszym ciągu badali życie i obyczaje Merkurian. Dopiero w 277 dniu pobytu na Merkurym przyjaciele znaleźli się wszyscy razem przy rakiecie. Boryński wszedł do jej wnętrza i po chwili włączył prąd do aparatury nadawczej wielkiej mocy, wysyłającej fale radiowe długości ponad 500 metrów. Wynik był natychmiastowy. Obecne w pobliżu radioistoty, jakby rażone piorunem, zwaliły się bezwładnie z setek swych wężowych nóg. Przez cały czas przygotowań aparatura radiowa działała bez przerwy i izolowała doskonale członków wyprawy od troskliwej opieki Merkurian. Trzej przyjaciele mogli spokojnie doprowadzić do końca wszystkie swe zamierzenia. W trzy godziny po rozpoczęciu prac przygotowawczych rakieta oderwała się od Merkurowego Globu. Planeta, na której więcej niż dziewięć miesięcy przebywali, zawisła obok nich jak olbrzymia półkolista tarcza. Wracali na Ziemię, na piękny, umiłowany glob ojczysty. Przyniosą swym braciom ludziom wieści z dalekiej planety, na której mieszkają dziwne, a gościnne radioistoty, na której żyje tajemniczy, niezwykły świat. A kiedyś ruszą znowu na podbój przestrzeni międzyplanetarnej w poszukiwaniu nowych, tajemniczych globów.